Dziękuję osobie o niku Borceku Gaming i ty za dołączenie do grona wspierających. Jeżeli wy chcecie dołączyć do właśnie wspierających, możecie to zrobić. Płatność już jest od 2 zł, a możecie na przykład zapłacić Paysafe Cardem. Daje to wam także dużo nagród oraz bonusów, a my się już widzimy właśnie w odcinku. Cześć od wszystkich, bardzo serdecznie w tym filmie jest Brawl Stars na moim kanale, a w tym odcinku pokażę wam nowy sposób na zdobywanie gemów w Brawl Stars. Ale jeszcze przed tym chciałam zachęcić do zostawienia łapki w górę pod tym filmem oraz subika z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo do końca roku lecimy po 15 tysięcy subów. Mam nadzieję, że nam się to uda, a wy możecie się właśnie do tego przyczynić. Dobra, to my już lecimy z odcinkiem. Chodzi tu właśnie o Map Maker, czyli edytor map. Za niego możemy dostawać właśnie nic. Tak, nic nie możemy za niego dostawać. Jedynie to, że nasza mapa może być po prostu w Brawl Stars. Ale to tylko tyle i nic więcej. No i no co, to nie ma nic takiego fajnego w tym. Jedynie jakieś tam wyróżnienie. No i wiecie. Ale właśnie jeden gracz na Twitterze napisał coś takiego. Czyli tak tłumaczę na polski, najprościej na polski, to znaczy, czy w przyszłości będzie jakaś nagroda właśnie za map maker, czyli tworzenie map. Na co Dani odpowiedział, że na razie nie planują czegoś takiego, lecz to jest dopiero wersja beta i wszystko się może zmienić właśnie. Więc jeżeli wszystko się może zmienić, to wszystko możemy dostać. Na przykład ja bym proponował, żeby za jeden głos dostawało się... Za jeden głos dostawało się 10 gemów. Czyli za 10 głosów dostawałoby się 100 gemów. Ale jeżeli by twoja mapa była już w Brawl Stars, to dostawałoby się moim zdaniem 150 gemów. I tak właśnie więcej osób by miało karnet, bo tak to gemy to teraz tak rzadko wypadają. No, kiedyś ze skrzynek wypadały, teraz już nie wypadają ze skrzynek. Jedynie możemy je zdobyć właśnie z karnetu, lecz... To trzeba też trochę długo zbierać, bo tak się by oddalony, więc no. Trzeba długo zbierać, żeby sobie na karnet uzbierać właśnie. Moim zdaniem lepiej było, jak ze skrzynek wypadały. No ale jeżeli by takie coś wprowadzili, to kto wie, może Brawl Stars by zyskało trochę więcej graczy, bo tak to szczerze to też dużo graczy opuściło właśnie tą grę przez karnet, ja uważam, bo wcześniej przed karnetem tak dużo osób w tą grę grało, a jak wyszedł karnet, to tak już przestali w tą grę grać, że nie wiem. Każdy myślał, że ten karnet pomoże właśnie sytuacji w Brawl Stars, ale on ją pogorszył, więc trochę lipa. Także dzięki temu gracze by się starali, aby tworzyć jak najlepsze mapy, aby jak najwięcej ludzi głosowało na ich mapy i żeby dostali jak najwięcej gemów. Także gracze by tworzyli więcej map i by właśnie w tym edytorze się spędzało jeszcze więcej czasu niż właśnie teraz, bo na razie to ten czas to taki jest średni właśnie, no. Mało się w nim spędza czasu, bo tam nie ma nic do roboty. Tworzysz tylko sobie po prostu swoją mapę i tyle, no. I dajesz do głosowania czasami. Ja czasami nie da. Robisz to czasami for fun właśnie. I właśnie tak to jest. No i ja właśnie jestem za tym pomysłem. Jakby ten pomysł został wprowadzony, to by było naprawdę fajnie i bym się mega cieszył. Ale jeszcze nic nie wiadomo, ponieważ to jest dopiero jak właśnie pisali, że na razie tego nie planują. Ale także napisali, że to jest w wersji beta, więc wszystko się jeszcze może zmienić. Mam nadzieję, że to się zmieni właśnie i zostanie coś takiego wprowadzone. Ale raczej tak szczerze to bym wątpił. No ale oczywiście się mogę mylić, ale naprawdę bym takie chciał. Dobra, więc to na tyle w tym filmie. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie właśnie tego materiału. Jeżeli wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie zostawić tutaj łapki w górę oraz subika z dzwoneczkiem, ponieważ do końca roku lecimy po 15 tysięcy subów. Możecie także wesprzeć mój kanał jakąś drobną kwotą, a na przykład kupić go Paysafe Cardem, ponieważ daje to wam bardzo dużo nagród i bonusów, a na przykład także pokażecie się na początku filmu, tak jak właśnie widzieliście właśnie osobę, która była pokazana w tym. A się z wami żegnam i widzimy się w następnym filmie.